Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku. A dzisiaj myślę, że poruszymy ciekawy temat, który można byłoby zapisać takim tytułem. Zwycięstwo czy klęska? No to zobaczmy, o czym dzisiaj będzie mowa. Na początek fragment z Ewangelii Mateusza z rozdziału 12, wersety od 43 do 45. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi: wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 duchów innych, gorszych niż on. I wszedłszy, mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. Fragment znany, wielu ludzi się nad nim pochyla, tłumaczy w taki czy w inny sposób. No to i my spróbujmy dzisiaj przyjrzeć się, nie tylko od razu mówię, temu fragmentowi. Ale zanim do tego fragmentu przejdziemy, warto sięgnąć do wersetów, które są wcześniej zapisane. I tam znajdujemy, tego już nie będę czytał, tylko opowiem to, ale każdy może sobie to sprawdzić. Tam znajdujemy taką historię, w której faryzeusze przyszli do Jezusa i mówią: pokaż nam znak, chcemy widzieć u Ciebie znak. I Jezus odpowiada, że dla nich jedynym znakiem będzie znak Jonasza proroka, który był w brzuchu ryby przez 3 dni i 3 noce. Tak Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. I później powiada, że ci ludzie, którzy w wyniku służby Jonasza w Niniwie nawrócą się, na sądzie staną razem z tym pokoleniem i potępią go. Potępią go. Ponieważ w wyniku zwiastowania Jonasza upamiętali się o to tutaj więcej niż Jonasz. Jezus wyraźnie nawiązuje do sytuacji sprzed setek lat i poprzez analogię pokazuje im, że oni są dokładnie w pozycji ludzi z Niniwy. Czyli też przyszedł do nich Jonasz dzisiejszych czasów, czyli Chrystus, głosi Ewangelię, ale w przeciwieństwie do tego, jak zareagowali mieszkańcy Niniwy, ci reagują z nienawiścią i z pogardą. I dlatego powiada Pan Jezus: przyjdzie czas, kiedy ludzie z Niniwy potępią was. I później, kończąc tą historię, opowiada im no właśnie taką ciekawą historyjkę. Pewien obraz maluje przed ich oczami. Przerażający obraz, żeby było jasne. Może być tak, że człowiek rzeczywiście wyzna swoje grzechy, nawróci się. Tak, to jest możliwe. I to jest nawet możliwe u wielu ludzi. Ja powiem wam, że wierzę nawet głęboko w to, a pamiętając swoje dawne zaangażowanie katolickie, że nawet ludzie w wyniku spowiedzi, nie wszyscy oczywiście, ale zdarzają się tacy, naprawdę szczerze wyznają swoje grzechy i szczerze pragną żyć nowym życiem. Ja jestem przekonany, że w kościołach jest sporo ludzi, którzy w jakimś momencie swojego życia wyznali swoje grzechy. Odwrócili się od tych grzechów i zaczęli nowe życie. Dali się ochrzcić nawet. Stali się członkami kościołów. I co się później stało? Wielu, wielu z tych ludzi znalazło się w sytuacji tego człowieka, którego obraz maluje nam Jezus. Czyli w jakimś momencie wszyscy zauważają, że ten człowiek stał się gorszy niż przed nawróceniem. I nikt nie umie sobie tego wyjaśnić i nikt nie potrafi na to dać odpowiedzi. Wszyscy kręcą, próbują używać swojej teologii. No tutaj niektórzy powiedzą: ale on nigdy nie był nawrócony. Nieprawda. Zwyczajne kłamstwo. Był. Bo gdyby nie był, to by duch zły go nie opuścił. On się nawrócił. Został usunięty z wnętrza człowieka. To Jezus wyraźnie mówi. Nie wolno tego przekłamywać, bo w tym momencie
dajemy dowód na to, że nie interesuje nas prawda, tylko obrona własnej teologii. Ale co się stało, bo coś musiało się stać, że ten człowiek w jakimś momencie swojego życia został opanowany już nie przez jednego, ale przez wiele demonów. Przecież coś musiało się stać. I wielu ludzi tutaj mówi, to jest nie do wyjaśnienia. To jest bardzo proste do wyjaśnienia. To jest jedna z najprostszych rzeczy do wyjaśnienia, jakie znajdujemy w Biblii. Ale niestety, od razu to powiem, wielu ludzi będzie się temu sprzeciwiać, ponieważ to nie pasuje do ich teologii. Otóż kiedy otworzymy sobie na przykład, bo to jest tylko jeden z trzech fragmentów Słowa Bożego, który o tym mówi, otworzymy sobie 1 Koryntian 6,19. Niektórzy już wiedzą, co tam jest napisane i już rozumieją, o czym będzie mowa. Ale ja to przeczytam, celowo chcę to przeczytać, nie chcę tego z pamięci powiedzieć, żeby nikt nie miał wątpliwości. Co mówi Boże Słowo? 1 Koryntian 3,19. Albowiem czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych, drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. O czym mówi nam apostoł Paweł? On jest bowiem autorem tego, co przed chwilą przeczytaliśmy. Jeśli duch zły opuścił człowieka, to znaczy, że nastąpiło autentyczne nawrócenie. Autentyczne odwrócenie się od grzechu. Ba, możemy przyjąć ze stuprocentową pewnością, że nastąpił chrzest, wodny chrzest, na potwierdzenie tego, co stało się w wymiarze duchowym. I jeśli nie przyszło nowe narodzenie, jeśli człowiek nie narodził się na nowo, jeśli człowiek nie jest pełen Ducha Świętego, jeśli człowiek nie jest zbawiony, to przyjdzie za jakiś czas, tak jak tam Jezus mówi, 7 gorszych duchów, oprócz tego jednego wygonionego, i wszystkie wejdą w człowieka, tego samego człowieka, który się kiedyś nawrócił, a stan tego człowieka będzie o wiele gorszy niż przed nawróceniem. Tu jest tajemnica, jeśli to w ogóle jest tajemnica. Dlaczego tak dzieje się w życiu ludzi? Niestety jeszcze raz to powtórzę, bo mówię to wielokrotnie, ale jeszcze raz to powtórzę i będę to powtarzał tak długo, aż wreszcie ludzie zrozumieją, że Biblia tak uczy. Nie wystarczy się nawrócić i nie wystarczy się ochrzcić. Ktoś, kto twierdzi, że to wystarczy i wtedy człowiek jest zbawiony, kłamie. Zwyczajnie kłamie. Dlaczego ludzie nie chcą powiedzieć prawdy? Dlatego, że to nie pasuje do ich teologii. Dlatego, że teologia, która mówi, że człowiek jest zbawiony w wyniku nawrócenia, niesamowicie spłyca cały problem. Ale dlaczego ludzie nie chcą powiedzieć o nowym narodzeniu? Bo wtedy musi być nauczanie na temat Ducha Świętego. I wtedy również musi być nauczanie na temat nowego narodzenia i na temat darów Ducha Świętego, a przecież darów nie ma. Tak twierdzi wielu, wielu ludzi dzisiaj. Dary duchowe przeminęły. To lepiej o tym Duchu Świętym nie wspominać, bo jeszcze komuś ktoś przypomni, że te dary przecież funkcjonują. To lepiej niech ludzie idą do piekła, byleby tylko nasza teologia była górą. Tak mówią słudzy diabła. Tak nie mówią słudzy Jezusa. Bo sługa Jezusa głosi Ewangelię taką, jaka została przedstawiona w Słowie Bożym. A sługa diabła kombinuje, z czego by okraść słuchaczy, albo co im dodatkowo wrzucić na plecy, żeby tylko nie zajmowali się tym, co najważniejsze, czyli życiem z Bogiem, bliską społecznością z Bogiem, bliską społecznością z Jezusem. Bo jeśli tym się zaczną zajmować, no to jesteśmy przegrani. Nie ma już dla nas wtedy miejsca z naszymi kłamstwami i oszustwami. Mówię o tym dlatego, że ci ludzie często świadomie to robią. Absolutnie świadomie. Nie chcę pokazywać palcami, a mógłbym, którzy to wyprawiają i wcale to nie są pojedyncze osoby. Pamiętajcie,
że jesteście przeklęci dlatego, że ludzi skazujecie na śmierć właśnie poprzez wasze matactwa Słowem Bożym. Jeśli człowiek się nawróci, ochrzci się i nic nie zrobi, dalej nic nie zrobi, to jego stan się tylko pogorszy z czasem, a może dojść do sytuacji, w której stanie się nie do zniesienia. I takich ludzi w kościołach też mamy. Wielu takich ludzi w kościołach jest. Natomiast jeżeli się nawrócisz, jeżeli się ochrzcisz i posłuchasz nauczania, posłuchasz przede wszystkim samego Jezusa, że musisz się na nowo narodzić, bo inaczej nigdy nie wejdziesz do Królestwa Bożego, to wtedy diabeł nigdy cię nie dotknie, nigdy nie będzie miał możliwości, żeby cię zwieść. Nigdy, bo Jezus trzyma cię w swoim ręku, a nikt z ręki Jezusa cię nie wyrwie. Tak mówi Słowo Boże, list do Rzymian, 8 rozdział. Ale jeżeli ty nie narodzisz się na nowo, to jesteś przegranym człowiekiem. To jesteś człowiekiem, który wcześniej czy później powróci do swoich grzechów. I to powróci z przytupem, a jeszcze do tego w przekonaniu, że jest zbawiony na wieki. No i niestety znajdzie się wielu takich, którzy będą mówili, tak jest, przecież nie z uczynków jesteśmy zbawieni. Nie z uczynków. No, chyba o tym już mówiłem, ale przypomnę raz jeszcze. Pewna kobieta na nabożeństwie stała i mówiła świadectwo, że jej córka jest narkomanką, jest złodziejką, jest prostytutką, ale ona dziękuje Bogu, że jest zbawiona, bo w wieku 5 czy 6 lat pomodliła się i oddała swoje życie Jezusowi. Kto tej kobiecie takich bzdur naopowiadał? Kto z tej kobiecie zrobił siano w głowie? No właśnie wy, fałszywi nauczyciele, w taki sposób niszczycie ludzi. Ludzie grzeszą, a wy mówicie, nic to, jesteście zbawieni. Czasami ludzie domagają się, żeby dać im odpowiedź, co mają zrobić ze swoim życiem, bo im się sypie, a wy na to, jesteście zbawieni, nic wam nie grozi. Brak mi słów, żeby we właściwy sposób potraktować takich pseudonauczycieli, takich oszustów ubierających siebie w szatki nauczycieli, ale jestem spokojny o wyrok, jaki został na nich wydany i wierzę, że Bóg potraktuje ich w należyty sposób, tak jak sobie na to zasłużyli. Tak, według zasług zostaną potraktowani, nie według łaski, żeby było jasne. Jeśli nawróciłeś się, jeśli się ochrzciłeś, i wiesz, że coś jest nie tak w twoim życiu, to wiedz jedno, nie jesteś narodzony na nowo. I to jest twój problem. Na kolana i proś Boga, żeby Bóg dał ci nowe życie. Nowe życie. Amen.